Michał Korościel i jego gość. Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj Marcin Żowłakow, czyli były piłkarz reprezentacji Polski, a obecnie ekspert telewizji publicznej. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy ty wiesz, co wydarzyło się dokładnie 20 lat temu, 1 września 2001 roku? Zwycięstwo polskiej reprezentacji nad reprezentacją Norwegii i pierwszy awans po 16 latach. Tak jest. I jedną z trzech bramek zdobywa Marcin Żewłakow. Czy ty dzisiaj świętujesz to wydarzenie? Bo to było wydarzenie wiekopomne. Każdy Polak o tym pamięta. No tak, natomiast byliśmy świadkami już kilku awansów na wielkie turnieje, więc trochę to może nie zbladło, albo bardziej chyba wypłowiało. Natomiast dzisiaj gdzieś mi jakaś informacja mignęła i nie ukrywam, że wróciłem do obejrzenia tych trzech bramek. Pawła, Emanuela i swojej. Nieskromnie mówiąc, pewnie, że tak, nie ma co się silić na skromność tutaj, Marcin. Ale dzisiaj sytuacja nasza nie jest tak wesoła jak 20 lat temu, bo przed nami trzy mecze w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Jutro gramy z Albanią, trzy dni później z San Marino i jeszcze trzy dni później z Anglią na Narodowym. Ile punktów, 9 jest do zdobycia, ile muszą zdobyć nasi piłkarze, żeby kibice byli usatysfakcjonowani? 9 albo 7, tak bym powiedział, że tutaj oczywiście Albania, no wydaje mi się, że 99,9 kibiców ten 3 punkty za San Marino już dopisali, już dopisało, natomiast Albania więcej niż powinność, prawie obowiązek, a z Anglią, z racji tego, że to finalista ostatnich mistrzostw Europy, to też wymagać 100% zwycięstwa byłoby zuchwalstwem, ale remis bardzo mile widziany, 7 punktów to jest to, co gwarantuje odpowiednie nastawienie i jeszcze wiarę w to, że rzeczywiście będzie o co walczyć, choć sytuacja październikowa i listopadowa też nie do końca musi być łatwa, ale pewnie będzie łatwiejsza. Dla mnie ten trójmecz, ten tryptyk piłkarski teraz jest podstawą do tego, żeby myśleć, będzie fajnie albo będzie tragicznie. Albo będzie tragicznie, trzeba sobie to powiedzieć wprost. Nasza sytuacja w grupie wygląda następująco. Jesteśmy na czwartym miejscu, a awans uzyskuje tylko zwycięzca grupy. Druga drużyna gra w barażach. Czyli jeżeli z tą Anglią nie zdobędziemy żadnych punktów, to my właściwie o zwycięstwie w grupie będziemy mogli zapomnieć. Trzeba będzie się modlić tylko o drugie miejsce i o łatwego przeciwnika w barażach. To już teraz jest sytuacja nie do końca dobra, no. Michał, gdybyśmy nagle nawet ograli Anglię, ale Anglia wygra wszystko pozostałe, to też gramy tylko w barażach, więc rzeczywiście, no nie wiem, czy w naszych głowach, no musimy patrzeć, że Anglia też się potknie, chociaż patrząc na to, jak grali w Mistrzostwach Europy, no będzie to duży ukłon ze strony Anglików w naszą stronę. Natomiast tutaj, no nie możemy stracić głupich punktów z pozostałymi, mam na myśli tutaj Albanię, czy chociażby Węgry. Nie wspominam tutaj Andory i San Marino, bo ja zuchwalę, ale ja dopisuję już 9 punktów w tych trzech meczach. No pozostają 4 ważne, z których jeden będzie dla mnie bardzo niewdzięczny. Ten z Albanią, ale w Tiranie. To będzie bardzo niewdzięczny mecz. Na razie zostańmy tutaj przy Narodowym i operacja Albania, chociaż ja jakoś czuję, że tutaj biało-czerwoni, mimo problemów i kilku braków w składzie, w tym szerokim składzie, z Albanią sobie poradzą. Dobrze, jak oceniasz trenera Sousa? Już jest jakiś czas, w którym on pracuje z reprezentacją Polski. Czy reprezentacja Polski dzisiaj jest dużo lepsza od tej, którą zostawiał trener Brzęczek, jeżeli jest lepsza w ogóle? Nie powiedziałbym, że jest dużo lepsza. Natomiast jest trochę inna. I teraz ja też reprezentację Sousy podzieliłbym na tą po meczu ze Słowacją i od meczu ze Słowacją. I tutaj trochę optymizmu jest, bo ten mecz i z Hiszpanią, i przegrany mecz ze Szwecją, ale on też pokazał, że w tych dwóch meczach reprezentacja, nazwę to kolokwialnie, albo tak trochę w naszym języku, potrafiła zagonić swojego przeciwnika, trochę go przestraszyć, trochę go zmusić do obrony. Stworzyła kilkanaście sytuacji podbramkowych i kilka z nich wykorzystała, więc liczę, że teraz będzie jeszcze większy luz. Natomiast no nie będziemy rywalizować z jakimś potentatem. Będziemy rywalizować z Albanią, która jest wymagająca, ale jest jak najbardziej do przeskoczenia. Jasne, że tak, jak mamy się bać Albanii, to po co w ogóle jechać na mundial? Ale chcę z tobą porozmawiać o trenerze Sousie, bo trener Sousa rzadko kiedy pojawia się na meczach polskich drużyn. Mówię mu o Ekstraklasie, mówię o meczach polskich drużyn w europejskich pucharach. Czy ciebie to nie denerwuje, że jego właściwie nie ma? On pewnie ogląda te mecze w telewizji, ale nie ma go na stadionie. Taki trochę trener wpada, wypada. No wszystko tak naprawdę determinują wyniki. Pewnie gdyby były wyniki, to nie zwrócilibyśmy na to uwagi. Natomiast
Dla mnie oglądanie meczu w telewizji, a oglądanie tego samego meczu na stadionie to trochę jak oglądanie meczu filmu czarno-białego i kolorowego. No, jest ten trzeci wymiar, kiedy czuje się trochę energię z boiska, kiedy można poobserwować zachowanie piłkarzy nie tylko w tym, co pokazuje kamera, ale też od strony takiej szkoleniowej, jak się zachowuje, kiedy nie jest przy piłce, kiedy jest, nie wiem, lekko poza grą i jak długo jest poza grą. Jest mnóstwo takich aspektów scoutingowych, tak to nazwijmy, czy analitycznych, które trenerowi pozwalają ustalić, czy ta forma, mimo tego, że na przykład nie strzelił bramki, czy asystował, pozwala go powołać, czy nie. Natomiast z tego, co ja wyczułem od trenera Sousy, to rzeczywiście nie do końca szanuje naszą ligę, bo dla niego w naszej lidze gra się dużo wolniej i rzeczywiście trzeba być wybitnym albo być w wybitnym momencie, czy tak jak chociażby jak Kuba Kamiński, prezentować doskonałą formę, żeby z naszej ekstraklasy dostać powołanie. No dobrze, ale wiesz co, to jest selekcjoner. Jego zadaniem jest selekcja i on to powinien, wydaje mi się, robić na stadionie. Przyjmuje no, całkiem nie najgorszą pensję, z tego co wiem. Czy ktoś w PZPN-ie nie powinien go zdyscyplinować jednak, żeby bywał na naszych boiskach częściej i wyszukiwał jakieś perełki? Okej, może i oni rzeczywiście czasami na tych naszych boiskach ruszają się jak muchy w smole, ale wśród tych much może być jedna jakaś złociutka i powinien ją trener Sousa wyłapać. Zdecydowanie. Daję tutaj pretekst do tego, żeby trochę w niego uderzać i trochę narzucać na niego presję, zwłaszcza, że te wyniki no, podzieliły trochę piłkarską Polskę na tych, którzy życzą mu dobrze, którzy w niego wierzą i tych, którzy są sceptyczni. Więc tu bywanie co 3 dni, co tydzień na kilku meczach w naszej ekstraklasie, wydaje mi się, że zbyłyby te dywagacje i te aluzje w jego kierunku. Dobrze, jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do internetu. Czy sytuacja trenera Sousy jest zero-jedynkowa? To znaczy, jeżeli awansuje na mundial w Katarze, to powinien zostać na kolejne lata w Polsce, jeżeli nie awansuje, powinniśmy umowę rozwiązać, czy to nie jest takie czarno-białe? No, wydaje mi się, że bardziej zero-jedynkowe, że awans tutaj ratuje i przedłuża bytność Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, albo jak reprezentacja musiała wygrać, żeby nie awansować, ale żeby zostawić Paulo Sousę na tym stanowisku. Rzeczywiście to musiał być splot jakichś niesamowitych, nieszczęśliwych okoliczności przy doskonałej grze i przy tym, że widzimy, że rzeczywiście reprezentacja rośnie, zazębia się i rozumie się coraz lepiej. Wydaje mi się, że tutaj jednak będzie ten prosty wzór zastosowany. Jest awans, zostajesz. Nie ma. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że ten awans będzie. Proszę Państwa, z tym Was zostawiamy. Marcin Żewłakow, Michał Korościel. Przenosimy się na Facebooka Radio Z i na radioz.pl. No dobrze, Marcin, to porozmawiajmy teraz o najbliższych rywalach biało-czerwonych, tak już konkretniej. Czego się bać, jeżeli czegokolwiek po Albańczykach? Do tego, że coś tam nie wyjdzie, bo wydaje mi się, że tutaj wszystko jest w naszych głowach, rękach i nogach. Więc rzeczywiście Albańczycy chcą, my musimy. Wiadomo, że kiedy jest ta presja i kiedy stoimy trochę przed obowiązkiem dokonania pewnych rzeczy, to ten nieudany początek, jakaś niefrasobliwość, ona zaczyna komplikować scenariusz meczu i to żywi przeciwnika, a u nas, nie wiem, czasem powoduje pewien popłoch albo pewną dezorganizację. Więc dla mnie z Albanią absolutnie to na samym początku nie może się pojawić, bo to nas źle wprowadzi i w ten mecz, i w ten tak naprawdę trójmecz. Jeśli chodzi o mecz drugi z San Marino, umówmy się, że to będzie moment, w którym trener pozwoli sobie na duże zmiany i skład z Albanii z pierwszego meczu w 100% pewnie będzie tym składem, który wystąpi w meczu z Anglią. Jeśli chodzi o San Marino, tam pewnie będziemy mieli kilka debiutów po to, żeby główni aktorzy dzisiejszej reprezentacji mogli trochę odpocząć, ale wracając do Albanii, to dla mnie absolutnie tam mecz nie może się komplikować od początku. Tam pierwsza połowa musi być pod nasze dyktando i zgodnie z naszymi ustaleniami.
Dobrze, a ty znasz trochę piłkarzy naszej reprezentacji. Czy tam może wystąpić niechciane, wypychane z głowy lekceważenie przeciwnika? Bo jak sobie myślę na przykład o Lewandowskim, o goście, który grał w finale Ligi Mistrzów i tak dalej. Jak on ma się zmobilizować na Albanię? No, przy całym szacunku, ja rozumiem, że on ma głowę tam, gdzie mieć powinien, ale mimo wszystko, no kurczę, facet jest mistrzem świata, w cudzysłowie, a musi grać z Albanią i musi wyjść na maksa spięty. Nie, no trochę takie podejście amatorskie teraz. Michał, nie. Tam, kiedy zakładasz koszulkę, kiedy wychodząc na stadion patrzysz kibiców, którzy przyszli, zwłaszcza na Stadion Narodowy, bo to, co trzeba oddać Zbigniewowi Bońkowi, tak to powiem, to, że potrafił z dnia meczowego reprezentacji Polski zrobić wielkie wydarzenie. Ludzie, którzy przyjeżdżają spod granicy wschodniej czy zachodniej, z północy czy południa, jadą na ten mecz przez pół dnia, naprawdę, kiedy wchodzą na Stadion Narodowy, czują się niesamowicie. Dżentelmeni w garniturach na trybunach VIP-owskich wyciągają telefony i nagrywają to, co się dzieje, bo rzeczywiście to jest magiczny czas i to też działa na piłkarzy. Z drugiej strony, mimo wszystko, ci, którzy grają w wielkich klubach, potrafią uszanować te najmniejsze mecze. Więc tutaj, czy Robert Lewandowski, czy Wojtek Szczęsny, czy Grzegorz Krychowiak, nie ma szans, żeby ten mecz zrezygnowali, bo grają o siebie po nieudanych mistrzostwach Europy, grają trochę o trenera Sousę, a czuć, że idą za nim, że chcą wspierać trenera i chcą tworzyć jedną wielką rodzinę reprezentacji, więc tutaj w ogóle się tego aspektu nie boję. Dobrze, to mamy za sobą, a teraz porozmawiajmy o tym, czy trener Sousa ma pecha, bo ta lista nazwisk, lista piłkarzy, których nie będzie podczas tego zgrupowania, robiła się od samego początku coraz dłuższa i dłuższa i dłuższa i teraz już naprawdę wygląda dość niepokojąco. Czy to cię martwi, że aż tylu piłkarzy z powodu kontuzji, COVID-a i tak dalej nie będzie mogło zagrać w tych najbliższych meczach? Trochę martwię, bo rzeczywiście będąc w drużynie, będąc w grupie, kiedy trener ma możliwość wyboru, kiedy ma komfort wyboru, grupa też się czuje silniej. To są trzy mecze i tutaj dobieramy akcenty pod przeciwnika w zależności od jakichś tam parametry zmęczeniowe czy lekkie urazy, ale jeśli jest nas więcej, to rzeczywiście w grupie panuje troszeczkę, te morale grupy jest wyższe. Natomiast no tutaj skład jest trochę okrojony. Tego trener pewnie będzie na trzynastkę liczył w pierwszym i w trzecim meczu. Dodatkowo dobierał, czy tworzył nowy skład na mecz środkowy z San Marino, więc tu brakuje mi piłkarzy. Nie wiadomo, co z Piotrem Zielińskim, czy rzeczywiście ta dyspozycja i zdrowie na mecz z Anglią, gdzie jest zapowiadany, to będzie odpowiednia i czy to w ogóle wypali. Więc rzeczywiście no, duże uniedogodnienie, natomiast mnie to interesuje, jak z tego wybrnie selekcjoner, bo to też jest pewnego rodzaju umiejętność, czy będzie potrafił na przykład zmienić trochę taktykę albo zmienić troszkę ustawienie, żeby pewne rzeczy załatać, a zniwelować akcenty chociażby Anglików, więc no, dowołał sobie kilku zawodników, natomiast dla mnie dowołani są typowymi zadaniowcami. No nie są piłkarze z kategorii artyści. Artystów mamy dwóch, trzech w reprezentacji, no i oni muszą stanąć na wysokości zadania, więc jak to będzie zgrywał, to mnie ciekawi i to też będzie pewnego rodzaju ocena selekcjonera i pracy z tymi chłopakami, których sam sobie dowołał, bo widzimy chociażby niepowołany Kamil Grosicki, który wraca do gry, a dla mnie niepowołany jest dlatego, że nie zdecydował się na zmianę klubu zimą, podszedł troszeczkę indywidualnie, a trener Sousa nie chce ludzi, którzy myślą egoistycznie czy indywidualnie, myślą pod siebie, tylko myślą przede wszystkim o reprezentacji i o drużynie narodowej. Więc tutaj zobaczymy, jak słowa i pewne deklaracje przekuje w czyn, no bo dla mnie tryptyk wrześniowy jest być albo nie być prawdopodobnie dla niego i dla reprezentacji w kontekście awansu na Mistrzostwa Świata. Dobrze, a co jest najmocniejszą stroną trenera Sousy twoim zdaniem? Gdybyś miał powiedzieć, no w tym elemencie trenerskiego rzemiosła Sousa to jest mistrzem świata, to co to takiego? Ja patrzę na tego trenera i ten trener patrzy na piłkę oczami i sercem. To nie jest facet, który ocenia tylko kopnięcie piłki, ale też pewnego rodzaju podejście do tego, jak ktoś przychodzi na trening, jak przeżywa mecz, jak przeżywa porażkę i jak zachowuje się po nieudanym zagraniu. Więc rzeczywiście jest takim szerokim pojęciu wielkim analitykiem, natomiast ja bym chciał, żeby to zaczęło być
przekute w czyny, bo rzeczywiście dużo nam opowiada, jest trenerem, który bardzo uświadamia, nawet dziennikarzy na konferencji prasowej. Natomiast na razie jest to przewaga słów, a nie czynów. Czas na czyny i wydaje mi się, że wrzesień jest tym momentem, kiedy machną flagą. No czekamy na punkty, czekamy na zwycięstwa i na te kroki, które przybliżą nas do awansu na Mistrzostwa Świata. Na to liczymy, oczywiście, ale wiesz co, przypomina mi się, jak patrzę na trenera Sousę, to co kiedyś powiedział Zbigniew Boniek o trenerze Jurgenie Kloppie, że jedzie na pizzu. On to kiedyś napisał na Twitterze, Zbigniew Boniek, i patrzę na trenera Sousę, przystojny, uśmiechnięty, podoba się kobietom, ładnie mówi na konferencjach prasowych, pociąga za sobą piłkarzy. Czy jeżeli mu się nie uda, ktoś nie powie, ej, wzięliśmy Sousę, bo on miał tylko dobry PR, a tak naprawdę to nie był super trener. Że może tak trochę być, prawda? I trener, i Zbigniew Boniek, który znowu napisze, rzeczywiście, jechał na pizzu, jak ten Klopp. Natomiast Jurgen Klopp budował swoją markę przez kilkanaście sezonów. Mi się wydaje, że Zbigniew Boniek w ogóle przestrzelił z tym jechaniem na pizzu Kloppa. Tutaj tak naprawdę trzeba oddać, że Paulo Sousa dostał kilka miesięcy i to z reprezentacją. Jurgen Klopp ma na co dzień swoich piłkarzy i jak się uprze, to może z nimi jeść i śniadanie, i kolację co drugi dzień, Paulo Sousa nie. Więc tutaj zadanie jest w ogóle nie do porównania. Natomiast dla mnie każdy trener to na tym najwyższym poziomie to przede wszystkim musi być psychologiem. Musi umieć zeskanować piłkarza, musi wiedzieć, że z nim rozmawiam jak z żołnierzem, z tym jak z królewną, a z tym jak z szorstko, jak ojciec z nieposłusznym synem. I wydaje mi się, że to akurat Paulo Sousa ma. Co ma za sobą tak samo, to ma swoje osiągnięcia, więc kiedy ruga, pozwolę sobie na to powiedzieć, Roberta Lewandowskiego, tego nie ruga człowiek znikąd, tylko facet, który zdobył 2 razy Ligę Mistrzów, który gdzieś grał, który w reprezentacji na podobnym poziomie coś osiągnął. Więc to też jest pewnego rodzaju argument tego trenera. Mówimy teraz czysto teoretycznie o tych pewnych składowych, które mają się przełożyć na zwycięstwo biało-czerwonych i liczę, że ten tryptyk będzie mimo wszystko zakończony albo 7, albo 9 punktami. Na to liczymy oczywiście. Nawracając do twojej kariery, to jak do ciebie trzeba było mówić? Jak musiał do ciebie trener mówić? Tak jak do nie wiem, delikatnie krzyczeć, kopa dać, jak to u ciebie było? Na mnie wystarczy, że trener spojrzał i widziałem, że jest niezadowolony, więc potrafiłem sobie przez albo puścić oko, na zasadzie jest okej. Okay. I ja nie lubiłem słodkich słów przed meczem, nie lubiłem chwalenia przed meczem. Nie bałem się krytyki i na mnie można było warknąć. I wydaje mi się, że czasem szorstkie słowo bardziej na mnie działało niż poklepywanie. Natomiast no, umówmy się, że ja tam nie byłem na poziomie Roberta Lewandowskiego, więc ale to kierowanie wtedy słowa też się troszkę różniło. Wszystko się różniło. Wtedy był trener Jurek Engel, który też był innym trenerem niż Paulo Sousa, ale widzisz, mówię o tym dlatego, że dzisiaj obchodzimy 20. rocznicę, o czym wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, awansu na mundial w Korei i Japonii. I tak z perspektywy tych 20 lat chciałem cię zapytać, jak bardzo dzisiaj zmieniła się reprezentacja Polski, jak bardzo zmieniła się rola trenera, jak bardzo zmienili się piłkarze. Dzisiaj mówimy o takich szczegółach, że musi zjeść łyżeczkę buraczków albo nie, to będzie miało wpływ na to i na tamto, liczy się psychologia i tak dalej. Czy 20 lat temu też takie szczegóły wchodziły w grę, czy po prostu trener przychodził i mówił, ej, musimy ich ogolić 2-0, no do boju, ruszajcie. No było to trochę bardziej uproszczone. Rzeczywiście, my żeśmy nie liczyli kalorii, my żeśmy tam nie ważyli jedzenia, chociaż zaczynały się zalążki takiego podejścia do tego żywienia personalnego, czyli sportowcy nie powinni jeść tego, czy jeść tego. Natomiast żyło się trochę luźniej i media też wszędzie nie docierały, więc nie byliśmy tak bardzo na świeczniku. Jeśli chodzi o samą analizę przeciwnika, jeśli chodzi o podejście do meczu, też nie było to rozbijane na jony. Było to w takim trochę bardziej ogólnym pojęciu. Natomiast wydaje mi się, że odpowiedzialność bardziej leżała na zawodnika. Wtedy trener mógł zrzucić odpowiedzialność na zawodników i nie przegrywał trener, tylko przegrywała drużyna z trenerem. Dzisiaj jest trochę tak, że jak przegrywa, to przegrywa trener i też musi delikatnie o tym mówić. Podejście jest bardziej wysublimowane, bardziej ze słowem trzeba się liczyć. To słowo jest bardziej manipulowane i przez dziennikarzy, i przez samych piłkarzy, więc te warunki są wydaje mi się, trochę trudniejsze. Natomiast
narzędzi treningowych czy środków treningowych jest trochę więcej. Wydaje mi się, że wtedy też trener mógł z nami dłużej popracować, chociaż tego czasu na pracę też za dużo nie miał. Dzisiaj tak naprawdę przyjeżdża się i więcej jest odpraw w pokoju czy w jakiejś takiej salce konferencyjnej niż pracy na boisku. Więcej tego latania i tych wszystkich rzeczy, które prowadzą do rozegrania meczu. Tak to wygląda. No, za moich czasów miałem tam kilka chwil, kiedy byłem poza zasięgiem mediów. Dzisiaj wydaje mi się, że piłkarze są namierzani w każdym ujęciu, nawet w drodze z pokoju na śniadanie czy na obiad. Rzeczywiście trochę się pozmieniało, ale mówisz o tym, że dzisiaj słownictwo jest bardziej wysublimowane i z tym się już kiedyś spotkałem, że kiedyś, za waszych czasów, 20 lat temu, na treningach wulgaryzmy latały tam i z powrotem, bo wiadomo, spotyka się 20 facetów, trener, wszyscy mają cojones i tam słownictwo jest różne. A dzisiaj nawet podobno na treningach jakoś tak kulturalnie się do siebie zwracają. Nie używają literackiej polszczyzny, ale... To chyba na plus, rzeczywiście, natomiast... Dzisiaj mam wrażenie, że piłkarz, który staje do wywiadu i któremu zadaje się 2-3 pytania, no takie typowe przed meczem, jeszcze zanim odpowie, to ja już wiem, co powie. No tak, dzisiaj to jest nudne, okrągłe zdania same. Sztuka zbijania presji, mówienia o niczym i takiego bardzo profesjonalnego podejścia, profesjonalnego aż nudnego. No natomiast właśnie. Z punktu widzenia piłkarzy ja trochę to rozumiem, bo rzeczywiście dzisiaj media wchodzą wszędzie i jednym zdaniem można zaciągnąć taki dług u rozmówcy czy u publiczności, że wychodzi się na mecz trochę bardziej obciążonym i teraz nawet nie chodzi o to, że piłkarz boi się tej presji, ale niepotrzebnie nie chce jej na siebie narzucać i stąd te wywiady wyglądają czasem trochę na takie blade i 99% tego przelatuje trochę jak woda przez durszlak, zostaje niewiele. Niewielu jest piłkarzy, którzy powiedzą, chociażby jak Artur Boruc, coś takiego konkretnego, co uderza, co pozostaje i co dźwięczy przez 2 następne dni. No właśnie, wiesz co, a propos tych wywiadów, to tak sobie myślę, że najbardziej znanym wywiadem z ostatnich miesięcy, z ostatnich lat jest ten, w którym Robert Lewandowski milczał. Milczy, tak. To jest znamienne. 8 sekund milczenia i jest najpopularniejszym i najbardziej wymownym wywiadem. Oni już naprawdę niewiele mogą powiedzieć, dojdzie do tego, że dziennikarze nie będą z nimi gadać, bo po co? Natomiast rzeczywiście, tutaj paradoksalnie nic nie powiedział, a mówiliśmy o tym przez następny miesiąc i nie wiem też, czy to też trochę nie odbiło się na takich ujawnieniu takich stosunków między drużyną a trenerem Brzęczkiem. Natomiast no, na takie wywiady, czy na takie gesty, na takie zachowania może sobie pozwolić naprawdę zawodnik o niepodważalnym statusie, o wpływie na zespół takim jak Robert na naszą reprezentację i to też no, odbywa się raz na kilka sezonów. To nie jest... obrazek czy sytuacja, z którą obcujemy co miesiąc, co 2 miesiące. Wracając do spraw bieżących, bo wspomniałeś trenera Brzęczka, wspomnieliśmy to milczenie. Dobrze, że trener Brzęczek pożegnał się z reprezentacją. Dobrze, że zmieniliśmy tego trenera z perspektywy tego czasu. Ja myślę, że w październiku będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy dobrze, natomiast według mnie nie szło to w dobrą stronę. I rzeczywiście nawet gdyby udawało się uzyskiwać, przekładać lepsze z gorszymi rezultatami reprezentacji, to czuć było, że między zawodnikami a trenerem te stosunki będą już tylko coraz gorsze. Więc biorąc pod uwagę, że atmosfera musi istnieć w zespole, a mieliśmy 6 miesięcy do wielkiej imprezy, nie dziwię się, że trener Boniek podjął taką decyzję. Gdyby nie było przesunięcia euro w związku z COVID-em, wydaje mi się, że trener Brzęczek na pewno poprowadziłby reprezentację. A COVID trochę niefortunnie dla trenera Brzęczka i to wszystko do kupy złożyło się na to, że może podjęto taką decyzję, która mimo wszystko trochę pewnie dotknęła trenera Brzęczka.
Dobrze, wróćmy jeszcze do tych trzech najbliższych meczów. Jutro jest Albania, później jest San Marino. Mówiłeś o tym, że z Albanią to my wyjdziemy tym pierwszym składem, tym, którym z Anglią. A San Marino to jest, powiedzmy sobie szczerze, wycieczka, bo zawsze przed San Marino przypomina się ten mecz sprzed lat, 1-0 wygrany, gdzie Furtok musiał się posiłkować ręką, żeby gola strzelić, i ten mecz też będzie przypominany przed 5 września. To jest wycieczka, tak mówiąc szczerze, zupełnie? Dla mnie to jest wycieczka. Natomiast tutaj tak, żeby nie uchodzić za takiego, który sobie wygodnie usiądzie w fotelu i tylko wymaga, chociaż ja też w meczu z San Marino raz zagrałem, to dla mnie 2-0 w San Marino, tak po prostu roboczo, żeby przywieźć punkty, za bardzo się nie zmęczyć, nie załapać niepotrzebnych kontuzji, a pokazać chociażby Nikolę Zalewskiego, pokazać Kubę Kamińskiego, to jest dla mnie odpowiedni czas. To jest czas na nowych piłkarzy i to jest moment, w którym też od tych piłkarzy, którzy będą debiutowali, można czegoś wymagać. Nie, może nie mówię tutaj o hat-triku czy o dwóch asystach, ale na tym, że zaprezentują kilka niezłych zagrań, które widz odbierze jako, aha, teraz rozumiem, dlaczego trener Sousa powołał ich, bo co trzeba powiedzieć o trenerze Sousie, to, że on próbuje tak samo odmłodzić naszą reprezentację. Kozłowski, Zalewski, Kamiński, to są piłkarze gdzieś tam w poczekalni, jeśli chodzi o bramkarzy, czeka czy Grabara, czy Majecki. To jest trener, który mimo wszystko to widzi i tutaj trzeba oddać Sousie, że dopuszcza tych piłkarzy. Dopuszcza, stara się umiejętnie ich wprowadzać, natomiast czas Sousy na bycie reprezentacji, na bycie trenerem reprezentacji Polski, to też jest mimo wszystko trudny czas, bo tutaj wbił się w taką zbitkę, kiedy szybko trzeba było się przygotowywać do jednej imprezy. Nie ma oddechu, nie ma odpoczynku, zaczynają się eliminacje i znowu jest spinka. Nie miał tych meczów towarzyskich, w których mógł sobie to wszystko ugruntować. Liczę, że te mecze, które prowadził, już nie przestrzeli pierwszej jedenastki, bo ten czas tak samo minął. Tutaj już nie będzie tolerancji wobec tego, że eksperymentuje w pierwszej jedenastce i w drugiej połowie musi wprowadzać korekty i gonić wynik. Tego ja nie chcę widzieć, tak wydaje mi się, że kibic piłkarski tego też w meczach eliminacyjnych już nie chce widzieć. Trzy mecze eliminacyjne, proszę Państwa, przed nami i o tym rozmawialiśmy z Marcinem Rzewłakowem. Bardzo dziękuję za czas poświęcony. Dziękuję bardzo. Michał Korosiel, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.